Uchwała mówi o włączeniu w granice administracyjne miasta części sołectwa Korzystno, tak zwanego Korzyścianka. Są to blisko 122 hektary terenu, którego głównie właścicielem jest miasto i miejskie spółki i który obecnie stanowią między innymi grunty orne, pastwiska, nieużytki i lasy. Anna Mieczkowska wskazywała na sesji, że kluczowe dla Kołobrzegu jest poszerzenie profilu gospodarczego miasta. Potrzeba nam terenu na inne działalności niż branża turystyczna. Co mogłoby powstać na przyłączonym obszarze? Przede wszystkim przemysł 4.0, czyli w dużym uproszczeniu nowoczesne technologie, ale także nieuciążliwe działalności z branży farmaceutycznej i spożywczej, czy branże zaawansowane technologicznie związane z działalnością portu morskiego. To jest najlepszy projekt, jaki można było wypracować. Wiecie Państwo, że pracowaliśmy nad tym długo. Wiecie Państwo, że pochylali się nad tym eksperci, niezależni eksperci, którzy po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw wskazali nam ten wariant. I jeszcze jedno, my niczego nikomu nie odbieramy, proszę Państwa. 80% tej ziemi jest po prostu mieszkańców naszego miasta. To jest nasza ziemia, 81%. My chcemy tylko mieć władztwo nad tym terenem? My chcemy tylko stworzyć tam warunki do rozwoju gospodarczego naszego miasta. Niczego więcej dzisiaj nie chcemy. My dzisiaj mówimy tylko o tym, żeby miasto mogło zrealizować swoje plany na ziemi, która jest w 80% terenami miasta. Najtrudniejszy jest pierwszy krok i my ten krok jako Klub Kołobrzescy Razem chcemy uczynić. Mamy historyczną chwilę, mówił podczas sesji Wiesław Parus. Prawdopodobnie w przyszłości będą następne, ale ten pierwszy krok bardzo trudny chcemy na dzisiejszej sesji utrzymać. Oczywiście, proszę Państwa, mamy wielką świadomość, że konsultacje w naszej gminie Kołobrzeg wypadły bardzo pozytywnie. Konsultacje w gminy Kołobrzeg były zgoła odmienne. Szanujemy te konsultacje, ale jeszcze raz powtarzam, i tak głos po dzisiejszym głosowaniu będzie należał w sumie do pana wojewody i do ministra. To dopiero pierwszy krok. My wskazujemy ewentualne możliwości, ale ja bym teraz był daleki od tego, żeby nadawać funkcje dla tego terenu, czyli wskazywać, co konkretnie się tam znajdzie, mówi Łukasz Zięba. Co może się znaleźć, to my póki co przypuszczamy i będziemy jakby stwarzać taką możliwość i sondować ewentualne zainteresowanie potencjalnych inwestorów do tego, w jakim kierunku ma to zmierzać. Kołobrzeg charakteryzuje się taką monokulturą gospodarczą, czyli przeważająca większość tej naszej gospodarki to jest opiera się na turystyce. My tutaj zdecydowanie stawiamy na tą drugą nogę, a elementem nieodzownym, aby stworzyć dualizm, czyli stworzyć przestrzeń do tego, żeby mogła się pojawić inne inwestycje poza obszarem turystyki, no potrzebne są tereny. Klub Prawa i Sprawiedliwości był przeciwko podjęciu uchwały, za to jak najbardziej za połączeniem obu samorządów, czyli gminy miejskiej z gminą wiejską w całości. Według Macieja Bejnarowicza to umożliwiłoby lepsze planowanie przestrzenne. Czyli nie będziemy myśleli w kategoriach zainwestowania konkretnie w Korzyścienku, które uważamy za błędne zupełnie z przyczyn geologicznych, z przyczyn ekologicznych, z przyczyn dzielnicy Radzikowa, która jest tam blisko po prostu posadowiona. Jeśli ktoś tam jeździ, to są tam 3 markety, jest tam później Grzybowo. Zatem infrastruktura drogowa praktycznie się korkuje. To nie jest miejsce, byśmy myśleli o tym, żeby tam inwestować. Są obszary przy S6, są obszary w Kądzielnie, są inne obszary. No ale zamkniemy sobie taką możliwość, jeśli przejmiemy Korzyścienko, zresztą z ogromnym protestem gminy, która nie została tak naprawdę uszanowana w tym całym procesie. Jestem również zwolennikiem innego miejsca, które wskazywałem, które bardzo proste od dawien, od 30 lat pytają się nawet mnie osoby, dlaczego na terenie miasta Kołobrzeg jest gmina Kołobrzeg. Chodzi oczywiście o Kądzielno. Wiemy, jak jedziemy do Podczela, które ileś jest 10 kilometrów odsunięte od centrum miasta. Po prawej stronie mamy gminę wiejską Kołobrzeg. Niezrozumiałe dla wszystkich, dlaczego tak jest. I tu dostrzegam, że tu moglibyśmy to wyprostować troszeczkę. Tam są tereny zielone, które miastu również są potrzebne, ale no niestety pani prezydent wybrała tereny w Korzyścienku. Według Krzysztofa Plewki integracja miasta z częścią sołectwa Korzyścienko to zły pomysł, ponieważ są to tereny bagienne. Proszę sobie wyobrazić, ile my będziemy musieli włożyć pieniędzy, żeby te tereny uzbroić, żeby cokolwiek można było tam zrobić. Ja na sesji pokazałem zdjęcia, to są zdjęcia robione
przez panią dr Sylwię Jurzyk-Nordlow, która kiedyś opracowała tak zwany koreferat na temat tego terenu i wtedy dzięki temu rozwaliliśmy koncepcję budowy biogazowni, bo było widać, że to jest po prostu nierealne. I w tej chwili, jeżeli my tam wejdziemy, to miasto poniesie olbrzymie koszty, gdyby chciało faktycznie tam inwestować. A mamy tereny inne, na przykład, tak jak dawałem przykład, Kądzielno. Droga jest tuż obok, która prowadzi na Koszalin. Tereny są bardzo ciekawe inwestycyjnie. Dlaczego my pchamy się w bagna zamiast tu? Dziś jest klimat do tego, żeby rozmawiać z samorządem gminy wiejskiej o połączeniu naszych samorządów. To, co proponuje nam teraz pani prezydent, to są półśrodki, mówi Jacek Woźniak. Jeżeli mamy naprawdę myśleć o połączeniu dla rozwoju, tak jak hasło porzuca pani prezydent, to powinniśmy od tego zacząć, a nie skupiać się na kwestiach nieistotnych z punktu widzenia rozwoju naszego miasta. Bo te wszystkie elementy, o których mówiła pani prezydent na tamtym terenie, prędzej my się połączymy z gminą, niż one tam powstaną, tak? Bo to jest teren bardzo trudny do zainwestowania i logistycznie najgorszy z tych wszystkich, które ma gmina wiejska do tego, żeby lokalizować tam centra aktywności gospodarczej. Ostatecznie radni 13 głosami za przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy miasto Kołobrzeg.